że rzeczywiście tą medialną narracją trzeba trochę kierować. To nie znaczy manipulować i to nie znaczy wciskać ludziom kit, bo ludzie są za mądrzy. Tak. I wiadomo, że przekłamywać nie można, ale trzeba wiedzieć, co się mówi, a czego się nie mówi. Mnie w tej chwili bardzo, tak nie chcę jakoś zbyt kolokwialnie tego ująć, ale mnie to po prostu bardzo kręci. Ja bardzo lubię być nauczycielką. Emocje bywają bardzo mylnym doradcą, bardzo fałszywym doradcą i potrafią doradzić coś, co zupełnie jest niezgodne z taką rzeczywistością, a przynajmniej z postawą, którą powinniśmy czy chcielibyśmy prezentować w życiu. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością chcę powiedzieć, że naszym gościem jest znana dziennikarka Monika Richardson. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Cieszę się, bo oglądając też, przygotowując się do naszej rozmowy, to właśnie widzę u Ciebie, że jesteś chyba, mimo że jakichś różnych trudów, o których też mówisz, że jesteś w takim momencie życia, kiedy jesteś dość szczęśliwa. Żeby tak odpukać, prawda? Tak, ja jestem w ogóle chronicznie szczęśliwa, to chyba się leczy jakoś, wydaje mi się, bo właściwie całe życie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Ale rzeczywiście ten 25 kwietnia mijającego roku, czyli ten moment, kiedy skończyłam 50, to był taki dla mnie symboliczny moment, kiedy poczułam, że naprawdę już nikomu niczego nie muszę udowadniać. W związku z tym najfajniej by było cieszyć się tym, co mam. I mieć satysfakcję z tego życia, które wiodę, a które jest dobrym życiem. I jak teraz na nie patrzę, to myślę sobie, że sporo dostałam od losu dobrych rzeczy, szans. Byłam kilka razy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i, jak to się mówi, załapałam się na parę ciekawych wydarzeń w życiu i należy chyba być wdzięcznym. Zapraszam Państwa, żebyście zobaczyli naszą rozmowę sprzed 10 lat. Tak, z nas. Rozmowa, w której Monika okazała się chrzanioną Kasandrą po prostu. Ja Ci chciałam powiedzieć wtedy to, co potem Ty powiedziałaś i właśnie, ale dobra, to nie na razie nie zdradzam. Tak. Ale w każdym razie ja miałam właśnie wrażenie, że Ty pomimo właśnie różnych sukcesów, które można było powiedzieć, prawda, że tutaj telewizyjny sukces, nowa miłość, że Ty cały czas jesteś na polu bitwy, że walcząca Monika, że to, nie, że to są te sukcesy, ale że Ty musisz się o nie cały czas jeszcze bić, albo żeby je uchronić i że cały czas jesteś na jakimś, no właśnie jakimś polu bitewnym. Rzeczywiście tą medialną narracją trzeba trochę kierować. To nie znaczy manipulować i to nie znaczy wciskać ludziom kit, bo ludzie są za mądrzy. Tak. I wiadomo, że przekłamywać nie można, ale trzeba wiedzieć, co się mówi, a czego się nie mówi. Po prostu, tak? Czasami przemilczenie jest równie silnym komunikatem jak słowotok, a może nawet silniejszy. Ja też troszkę zmieniłam kwalifikację tego, co robię, z walki na pracę po prostu, jeśli wiesz, o czym mówię. Rzeczywiście nigdy nie było tak, że dostałam coś za darmo, ale chyba nikt z nas tak nie ma. A teraz myślę sobie o tym, że po prostu na każdy, nawet najmniejszy sukces, czy to na polu zawodowym, czy to na polu prywatnym, trzeba sobie zapracować. I chyba wolę tak na to patrzeć, że to, co robię, to jest praca. To, co robię w związku, to, co robię budując szkołę językową, to jest praca, to nie jest walka. Ja z nikim nie walczę i nie biegam z mieczem. Ja raczej pukam do drzwi, mówię, wypowiadam się, mówię o swoich uczuciach, mówię o swoich jakichś przemyśleniach, dzielę się swoimi doświadczeniami i mogę tylko liczyć na to, że mi świat odpowie i powie, aha, no nie, no jeżeli bardzo chcesz, no to proszę, to dobrze, to tak będzie, bo zawsze tak było. Darmo nie ma nic, ale jak człowiek czegoś bardzo pragnie, no to ta Bozia spełnia te marzenia, tak? Tylko trzeba uważać. Trzeba pomóc. Trzeba pomóc, ale trzeba też uważać, o co się prosi. Kiedy dowiedziałam się, nie wiem, jakieś pół roku temu, może wcześniej, że właśnie w tej chwili powołujesz do życia szkołę językową i pomyślałam sobie, o jaki dobry pomysł. Fajnie, dziękuję. Tak, że
tych przeszkód językowych jest dużo, ale też to, że ty właśnie pokazuje, że to jest w mieszkaniu, że to jest taka domowa atmosfera, że to jest coś może być innego i że też swoje wykształcenie, swoje doświadczenia wykorzystujesz, że jest taki moment w życiu, no to się właśnie na coś takiego decydujesz i że to jest bardzo dobry pomysł. Ale ja ci powiem więcej, mnie w tej chwili bardzo, tak nie chcę jakoś zbyt kolokwialnie tego ująć, ale mnie to po prostu bardzo kręci. Ja bardzo lubię być nauczycielką. Bardzo mamy przedziwne zbiorowisko uczniów, klientów szkoły. Jak się twoja szkoła nazywa? Richardson School się nazywa, żeby było łatwiej. Tak. Bo rzeczywiście też angielski jest najbardziej popularnym językiem, po który ludzie przychodzą. Ale uczymy jesteś też... iberystką. Ja jestem iberystką i ja też uczę, jestem też lektorką hiszpańskiego w tej szkole i lektorką angielskiego. Ale uczymy też na przykład polskiego obcokrajowców, uczymy francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego. Były pytania o włoski, więc myślę, że niedługo też będziemy oferowali taką usługę. Ale chcę powiedzieć o tych moich klientach, no bo nie nazywam ich tylko uczniami, dlatego że to są często osoby bardzo dorosłe. Bardzo dorosłe w moim wieku. I najczęściej kobiety, ciekawe, nie? To też takie socjologicznie jest bardzo zjawisko. Ciekawe, tak. Interesujące, niezwykle ambitne, niezwykle dobrze zmotywowane. Ostatnio na przykład przyszła dziewczyna, trójka małych dzieci i mówię, pani się chce uczyć tego angielskiego, jak pani znajdzie czas? Ona mówi, tak, dlatego że ja chcę zrobić coś dla siebie. Czy to nie fantastyczne? No. I powiem ci, że jak, ale też są młodzi ludzie z różnymi problemami, również zdrowotnymi, po udarach, guzy mózgu, różne historie się zdarzają, jak to zwykle w takiej sytuacji i oni są tym bardziej często zmotywowani, a dla mnie to jest tak gigantyczna satysfakcja, jak widzę, jak ktoś się otwiera, jak rozkwita, jak ma takie poczucie sprawczości, że ja teraz komunikuję w obcym języku. Jakie to cudowne. No powiem ci, że to są czasami już, my działamy dopiero od początku roku, ale miałam kilka tak wzruszających momentów. Jeden taki moment, kiedy dziewczyna naprawdę po wielu problemach zdrowotnych, takich około pandemicznych powiedzmy, młodziutka córka mojej koleżanki, notabene też dziennikarki, zdawała egzamin ósmoklasisty i okazało się, że ma najlepszy wynik z języka angielskiego. Po kilku miesiącach spędzonych w szkole, na indywidualnych spotkaniach, w których, mówię ci zupełnie szczerze, my przede wszystkim gadamy. Ja oczywiście mam opracowaną metodykę i mam nadzieję, że jestem w stanie przygotować do każdego egzaminu. Teraz przygotowywaliśmy dziewczynę do SAT, do amerykańskiej matury z języka angielskiego. Mam wsparcie native speakerów, jesteśmy fajną już w tej chwili drużyną w Richardson School, ale ja przede wszystkim uważam, że trzeba przełamać tę barierę, żeby otworzyć usta. I ponieważ mam mnóstwo dziewczyn, kobiet, które mają oczywiście syndrom perfekcjonistki, syndrom prymuski, tak jak ja miałam, to wiem, jak to jest. Nie mogę otworzyć buzi, dopóki nie jestem absolutnie pewna, że to jest perfekt. 150% normy wyrabiam. I to jest taka blokada, która sprawia, że czasami nie mówimy, mając bardzo dobry poziom biernego języka obcego. Tak. Naprawdę B1, B2, ale nie otwieramy ust, bo nam się wydaje, że składnia nie taka, że może wymowa nie taka, że może... Albo błąd popełnię, to już lepiej w ogóle nic nie powiedzieć. Będę brzmiała jak wieśniara i mnie od razu ocenią i nie pozwolą gdzieś tam pójść dalej. A tu trzeba mieć taką postawę, jaką moja mama zawsze miała do języków obcych, czyli mówię całym ciałem, mówię rękami, mówię twarzą i... Tak długo mówię, mama w tym przypadku mówiła do moich byłych już mężów, dwóch obcokrajowców, tak długo mówię, aż mnie zrozumieją. No i rozumieli na końcu, bo też nie mieli innego wyjścia. Ale już to, co mówisz właśnie o tym, o blokadach, ale to też jest bardzo ciekawe od strony jakby też i psychologicznej, ale też takiej antropologicznej i neurofizjologicznej, że nauka języka obcego, ona jest takim nowym początkiem, bo tak jak dziecko zaczynamy uczyć się mówić, rozumieć i też układa się nasz mózg inaczej, wtedy zaczyna funkcjonować, kiedy mówimy i też kiedy zmieniamy nawet język, znając jakieś języki, to też sami trochę jesteśmy inną osobowością nawet, prawda, w jakimś kręgu kulturowym i tym języku.
Czyli kiedy zaczynamy się uczyć jakiegoś języka, czy też nawet uczyliśmy się, ale teraz zaczynamy robić to bardziej intensywnie, już z takim przeświadczeniem, że musimy się tego nauczyć, że chcemy właśnie mówić o tym jakimś otwarciu, to otwiera bardzo innych płaszczyzn innego życia. Właśnie jako ten nowy początek, tak jak dziecko zaczynamy coś, i to jest rzeczywiście bardzo, coś może być ważny moment. Jest nawet takie chińskie przysłowie, ono wisi w naszej szkole, że poznać nowy, inny język to jak zyskać dodatkową duszę. Mm-hmm. No. Bo tak jak mówisz, nowy początek, nowe spojrzenie, też nowa ja do pewnego stopnia, prawda? Tak. Czyli mogę siebie zbudować od nowa, mówiąc, myśląc, w tym języku. Ale też myślę, że to zależy od języka, że powiedz i od mieszkańców danego kraju. Tak jak Francuzi są mało tolerancyjni do tych, kiedy ktoś kaleczy ich w ogóle język, nie są, bądźmy szczere. Tak. I nie traktują najlepiej. Natomiast w związku z tym, rzeczywiście, jeżeli się bardzo dobrze nie mówi po francusku i we Francji coś się może tam zamówić kawę. Lepiej się nie odzywać lepiej, po francusku. Tak, po angielsku też się będą obrażeni, ale zrozumieją. Tak. Natomiast Włosi się na przykład cieszą. Tak? Możesz robić błędy, ale jak tam zrobisz, zamawiasz w restauracji i tak dalej, poprawiają cię. Hiszpanie też. Prawda, że nie mają tego. Tak, akurat nie mam doświadczenia z Hiszpanami. Tak. Hiszpanie, ja w ogóle cenię sobie bardziej jednak kulturę hiszpańską niż włoską, mimo że Włochy dobrze znam i mój partner uwielbia tam jeździć, także bywamy jak tylko możemy. Ale Włosi mi się wydają, przepraszam, że tak powiem, może to jest okropne, taka generalizacja narodowa, jednak bardziej dwulicowy i tacy troszkę intryganci. Tak, podobno tak jest. Hiszpanie są nieprawdopodobnie prostoduszni. Mm-hmm. Jak cię nie lubią, to ci powiedzą. Aha. I to fajnie, bo że jest jasność w temacie, prawda? Natomiast rzeczywiście język hiszpański dla Polaka jest bardzo prosty. Czyta się mniej więcej tak, jak się pisze. Mm-hmm. Tam jest kilka dosłownie głosek, które się wymawia inaczej, typu S, bardziej dźwiękoszczelinowy, ale to jest minimalnie, więc to jest w ogóle drobiazg. I tak naprawdę przeciętnie inteligentny człowiek, bez jakiegoś szczególnego daru do nauki języków obcych, chociaż są ludzie z takim darem, jest w stanie po roku mówić, po roku dobrej, intensywnej nauki, najlepiej indywidualnej albo w malutkich grupach, jest w stanie dogadać się bez żadnego problemu w Hiszpanii czy w Ameryce Południowej. Mm-hmm. Także to polecam ten hiszpański, bo wiem, że no nie ma takiego człowieka, który się nie może tego języka nauczyć. No tak, a jeszcze to jest język, który jest, najwięcej go jest na świecie, jest używany, tak? To no jest, tak. No tam po chińskim, czy po jakichś odmianach hinduskiego, ale jest bardzo, bardzo popularny. I chyba jest na takiej wznoszącej, w przeciwieństwie do angielskiego, który jednak jest na opadającej. Wydaje mi się, że to jest taki zmierzch trochę tego kraju, tej kultury. Aha. Postimperialny i wynikający z rozpadu postępującego tej już teraz wspólnoty narodów, a nie Imperium Brytyjskiego. I wydaje mi się, że Anglicy nieoczekiwanie zaczynają mieć dosyć zasadnicze kłopoty z tożsamością. I Brexit im nie pomógł. Aha. I nie pomogła im śmierć Elżbiety II. Generalnie coś, jest jakieś przesilenie w tym narodzie, w tej kulturze, chyba nie najkorzystniejszy, no ale to na osobną pewnie rozmowę. Na osobną, chociaż to jest bardzo rzeczywiście interesujące i też czekam na Państwa komentarze, bo wiem, że bardzo wiele osób obserwowało, miało cały czas włączony telewizor i czy też w internecie i pogrzeb królowej. Duża rzecz. Notabene byłam akurat na antenie TVN24 BIS, jak się ten pogrzeb toczył i moja mama zadzwoniła później, że dlaczego ja byłam taka chłodna. Aha. I wszyscy tam płakali, Elżbietka, a ja taka zimna. I wydaje mi się, długo o tym z mamą dyskutowałyśmy, trochę a propos tego, co powiedziałyśmy wcześniej, czyli o znikomym znaczeniu emocji w życiu, w funkcjonowaniu. Królowa Elżbieta świętej pamięci już była idealnym przykładem takiej osoby, która nie poddaje się emocjom. Mhm. Nawet jeżeli czuła się wkurzona, a musiała się czuć wielokrotnie, mając do czynienia z różnymi cymbałami, którzy do niej przychodzili na przestrzeni tych 70 lat panowania, nie dawała tego po sobie poznać, ale nie dlatego, że była zimna i pozbawiona uczuć, tylko dlatego, że emocje bywają bardzo mylnym doradcą, bardzo fałszywym doradcą i potrafią doradzić coś, co zupełnie jest niezgodne z taką
rzeczywistością, a przynajmniej z postawą, którą powinniśmy czy chcielibyśmy prezentować w życiu. I to dotyczy oczywiście w tym przypadku królowej Elżbiety, ale tak na dłuższą metę to dotyczy mnie na przykład w moim życiu prywatnym. No właśnie, nie chciałam powiedzieć, że w ciągu tych 10 lat tej naszej rozmowy jak się bardzo zmieniło. No zmieniło się, tak. Nie ufam już tak emocjom i polecam to wszystkim serdecznie, żeby je obserwować, żeby ich w sobie nie tłamsić i nie udawać, że ich nie ma, tylko żeby je tak obserwować no, z punktu widzenia tego siedzącego na brzegu człowieka. Tak. Nawiążemy do tego, co było 10 lat temu, czyli wtedy znalazłaś się w takim momencie, kiedy rozwodziłaś się, kiedy miałaś nowy związek ze Zbyszkiem Zamachowskim i zostałaś z tego powodu bardzo zaatakowana. Ale właśnie ty i głównie przez kobiety. I pamiętam, że kiedy zaprosiłam cię do tego programu, to też mówiłam, że to jest jakby wojna kobiet, że nie chcę tutaj nazwisk, ale bardzo znane nazwiska kobiety, które cię zaatakowały, że właśnie rozbijasz rodzinę i że to jest, postępujesz niemoralnie. I to, co na co ja zwróciłam uwagę, że mężczyzna, którego wybrałaś i który wybrał ciebie i wasza odpowiedzialność była taką samą odpowiedzialnością, że w ogóle się nie rusza. I to myślałam sobie, to jak ta biblijna Ewa, która była winna tego zerwania tego jabłka z drzewa. Właśnie w różnych dramatach też te kobiety są inne, a już tak jakby na nasz polski grunt przenosząc z chłopów, to ta Jagna była na tych taczkach z gnojem wywożona, chociaż uczestniczy, te kobiety głównie to robiły, chociaż tam właśnie byli ci mężczyźni, którzy byli jej partnerami, czyli zawsze kobieta jakby ponosi w naszej kulturze najczęściej odpowiedzialność za... Tak, to się zresztą nie zmieniło, jak poobserwujesz tę historię mojego zakończonego już przecież związku, to przez te 10 lat mężczyzna milczał. Konsekwentnie milczał. Ja wtedy od początku do końca milczał. Pytałam się wtedy ciebie, a gdzie jest ten twój rycerz? Czym on cię nie zasłoni twoją piersią? Prawda, pytałaś. Tak, a ty wtedy powiedziałaś, bo ja nie zwykłam, żeby ktoś walczył za mnie, ja zawsze stawiam. I dlatego to miałam skojarzenie, że ty na wojnie, czyli ty z tą gardą, ty z tym mieczem, tak? Wiesz, też to doświadczenie mi pozwoliło dotrzeć do takiego punktu we mnie, który pozwala mi robić mniej. Mhm. Pozwala mi odstąpić. Aha. Czego jeszcze 10 lat temu nie umiałam. Trudna sztuka rezygnacji. Tak, być może potrzebne mi było doświadczenie tego ataku kobiet. Tak. Bo to umówmy się, chodziło również o kobiety bardzo bliskie w tym moim bliskim kręgu. Pod tytułem była żona mojego wkrótce już byłego męża i jej dzieci i tak dalej. Być może potrzebowałam tę gorzką pigułkę przełknąć, żeby przestać zabiegać z jednej strony o sympatię ludzką, bo przecież to o to chodziło. Pamiętasz, tak. Mówiłam ci, tak. Lubię być lubiana, a najlepiej kochana. A z drugiej strony o sympatię tych właśnie moich najbliższych. Że jak ja wystąpię z tym mieczem jako ta Joanna d'Arc, to on mnie będzie bardziej kochał. To on mnie doceni. Prawda? To on powie, ojej, jaka jesteś dzielna. Wspaniała, dzielna. Nie tylko nie docenił, ale jeszcze dostałam bęcki od jego rodziny. Tak? Czyli czasami trzeba umieć zrobić krok do tyłu, zamilknąć i poczekać, jak się wypadki rozwiną. Wiesz, teraz też w moim programie, który mam też na YouTubie, Monika Jaruzelska, zapraszaj, też Państwa zapraszam. Teraz taki właściwie cykl rozmów, które się zaczęły na temat właśnie kobiecości i męskości w naszej kulturze i co się dzieje, tak? Że, z nią. Że ta kobiecość właśnie zamienia się w męskość i że tak naprawdę to my uczestniczymy, niby walcząc feministki z patriarchatem, wprowadzają taki po prostu żeński patriarchat, czyli zamieniamy się rolami. Walczą same ze sobą. Tak, same ze sobą i przeciwko kobietom, które nie są już tak feministyczne jak feminizm. I też co się dzieje z mężczyznami przez to. I jak też im się odbiera, w jaki sposób to, że daje się im tą możliwość, że właśnie, że oni
tej dużej ilości emocji, które oni mogą przeżywać i w związku z tym odstępować od pewnej waleczności, na przykład tego, co się tam tradycyjnie jako męskość traktowało. No i to jest ciekawe, w jaką stronę to pójdzie. I też ja zadałam takie pytanie, ponieważ była taka książka, że silne mężczyzny, kobiety potrzebują, szukają silnych mężczyzn. Mhm. I że to nie jest tak, że właśnie silne kobiety chcą takich właśnie mężczyzn, którzy będą im podporządkowali, ale właśnie też takich mężczyzn, którzy będą w jakichś krytycznych momentach mogli stanąć po naszej stronie. I ta moja długa wypowiedź świadczyła, że zobaczyłam właśnie gdzieś, że wypowiadałaś się na temat swojego obecnego partnera, że właśnie gdzieś on na Instagramie w twojej obronie stanął. Ja niestety nie znalazłam, w jaki to było sprawie i co napisał, ale... To kilka razy się zdarzało, że Konrad się wypowiadał w naszym imieniu, co mi się wydało absolutnie fair. Najpierw powiedział, że jesteśmy razem, tak? Tak. To było bardzo fajne, bo myśmy o tym dużo mówili i to, jak, w jaki sposób zostało to podane do mediów, które przecież są zaludnione przez moich kolegów i koleżanki, to nie jest najpracowitsza branża. Więc jak już dostali podany tekst, to już go powielali. No tak. W związku z tym udało się tę narrację pokierować. To państwo, którzy nie dzieli, to ta narracja była taka. Spotkaliśmy się przy wywiadzie, tak nam się dobrze rozmawiało, że umówiliśmy się po raz kolejny. Oczywiście nie cytuję, tylko parafrazuję. Po raz kolejny. I tak się okazało, że jednak może życie jest za krótkie, żeby być samotnym ojcem czy samotną matką. Tak? Samodzielna, wiem, mówi się teraz, ale no... Samotna, powiedzmy. No, tak. Sama wiesz, bo masz takie doświadczenie. Tak. Samodzielna matka oznacza czasami samotna. No tak. Prawda? Nie zawsze pewnie tak. I masz też satysfakcję z tych... Ale też są, a poza tym też są samotne matki, które są w związkach, tak? Ale też czasami macierzyństwo oznacza samotność w różnych sprawach. Powiem ci, że jakbyś tak poanalizowała, moje dzieciaki właśnie osiągnęły pełnoletność w osobie mojej córci. A Tomek ma lat 21, więc są dorosłe. Jak sobie tak patrzę na ich wychowanie, to troszkę byłam sama z tym. Byłam z tym sama. Czasami byłam sama z jakby cichym wsparciem ojca moich dzieci, który zachowuje się wspaniale, ale zachowuje się wspaniale z dystansu 2000 kilometrów. Albo robiłam to wbrew partnerowi, który akurat był w domu moim, tak? I starałam się je wychować tak, żeby nie dziedziczyły traum po nie swoim tacie. Tak czy owak, było to rzeczywiście dosyć samotne macierzyństwo. I myślę, że cieszę się, że ten etap się zakończył bez większych szkód. Mogło być dużo gorzej. Kto wie, może w idealnym miejscu skończył się mój poprzedni związek i dzieciaki wyszły jednak nienaruszone. Mam nadzieję. No myślę, że tak, skoro wiesz, jeszcze od teraz jesteś w takim momencie, że jest dobrze, że jest jakiś spokój w związku z tym, że... Udało mi się nie zepsuć moich dzieci, tak powiem. Co wcale nie jest takie łatwe. Co jest niełatwe oraz co jest chyba jednak największym celem macierzyństwa i ojcostwa również. Czyli jak nie zniszczyć tego, co te nasze dzieciaki już w sobie mają, tego potencjału, który jest. Jak ich nie zakrzyczeć, zahukać, nie zamknąć w jakimś takim gorsecie wychowawczym. A jednocześnie nie rezygnując też ze swojego życia, tak? Żyć, bo tylko człowiek, który naprawdę żyje, jest w stanie być dobrym rodzicem. Dobry związek, szkoła, to wszystko jest czymś takim, co daje ci, rozumiem, większy spokój i pewien dystans. I to jest coś takiego w miarę nowego w twoim życiu chyba, prawda? Tak. Tak, to znaczy, jak tam spojrzysz w gwiazdy, gdybyś była astrolożką, to byś pewnie zobaczyła, że to nie znaczy, że ja już będę miała teraz święty spokój i że wszystko cudownie się ułoży, ja będę leżała i pachniała, bo tak pewnie nigdy w moim życiu nie będzie. Ale to ten moment przeskoczenia od tej Joanny Dark do osoby po prostu pracującej, ciężko pracującej nad związkiem, nad relacją swoją,
która już wiemy, nie jest dana na zawsze, prawda? Po trzech małżeństwach naprawdę właśnie, to wiemy. To masz jednak taki optymizm, żeby wchodzić. I też gdzieś zobaczyłam, nie wiem, czy to było też u ciebie, gdzieś napisałaś na Instagramie, czy gdzieś przeczytałam. Ja się dosyć mocno komunikuję w tych moich mediach. Tak. Że miłość dla ciebie zawsze była najważniejsza, jest najważniejsza, będzie najważniejsza i że właśnie pomyślałam sobie, że jeszcze w to wierzysz i rzeczywiście to los ci w jakiś sposób zsyła, temu pomagasz w tym chyba. Tak, to jest niesamowite, ile dostałam komentarzy po tym wpisie. Bo oczywiście on świadczy do pewnego stopnia o mojej naiwności, takiej skrajnej naiwności, graniczącej z głupotą, prawda? Bo przecież jak się człowiek spotyka z drugim człowiekiem w wieku lat około 50, no to mamy taki bagaż, że no ciągniemy go z całych sił. Dzieci, byli partnerzy, partnerki, rodzina, przyległości, zawodowe. No nie jest to biała karta, którą można sobie zarysować naprawdę, kolorami, jakimi ona chcemy. Już nie jest biała w wieku lat 30, ale w wieku lat 50 po prostu to obciążenie jest gigantyczne. W związku z tym naprawdę trzeba mocno odpuścić i ten dystans zachować, a także zachować jakąś taką niezwykłą czułość, serdeczność i szacunek do tego drugiego człowieka, żeby w ogóle to miało sens. Więc nie jest to dla każdego. Tak. I nie każdemu będzie dobrze w takim układzie. No, Konrad nienawidzi, jak mówię to słowo, układ, ale no to jest jakaś forma umowy, że jesteśmy razem. Bo to jest oczywiście chemia, to jest oczywiście zakochanie, ale ono mija, miłość się kończy. Drodzy Państwo, miłość się kończy. Zakochanie, tak? Może zakochanie się kończy. I jeżeli ono nie jest, jeżeli po nim nie następuje ta faza ogromnej przyjaźni i takiej czułości właśnie, takiego roztkliwienia wzajemnego sobą, no to trzeba się rozstać po prostu. Więc to trzeba budować na tym etapie zakochania, kiedy jeszcze patrzymy przez różowe okulary, bo potem się okaże, że to jest niezwykle skomplikowany człowiek z ogromnym bagażem i właściwie po co nam to? No. Tak? Jak mogłybyśmy żyć sobie same, zarabiać na siebie, utrzymywać dzieci, dom. Już wiemy, że umiemy, nie? Tak. No. Po krzepieniu serca. To, o czym mówisz, tak? Ja jestem mniejszą optymistką, ale to, co mogę rzeczywiście powiedzieć, że kiedy miałam 20-30 lat i jak takie kobiety bardziej właśnie dojrzałe znacznie były w moim wieku czy w twoim wieku, spotykałam i one mówiły, że no już w pewnym momencie to zakochanie, to pożądanie, ta atrakcyjność to już nie jest aż tak ważne, że właśnie ta przyjaźń, szacunek, zaufanie przez duże Z, że to jest coś takiego, co tworzy ten związek. I ja właśnie jako ta młoda kobieta myślałam sobie, jak to? No co? Że to musi być. Nie kocham, to odchodzę. Tak, jak nie kocham, to odchodzę. Poza tym jakieś, no musi się dziać, muszą być jakieś dramaty, jakieś zaufanie, tutaj jakieś zdrady, to jakieś coś. I to jest jakby wpisane w związek, prawda? Żeby nie, zdrady nie są, nie są wpisane w związek. Nie, nie. Ja też nie jestem święta i też byłam niewierna w związku, tak? Było to dawno temu i byłam rzeczywiście bardzo niedojrzała, ale wiem też, jak to jest być tą stroną zdradzającą. To jest takie zachowanie patologiczne, za które się potem płaci. To nie jest bezkosztowe. Taki skok w bok. To nie jest sytuacja, w której otrzepuję się i mówię, ach, to był tylko seks dla sportu, no bez przesady. No to jest tak jak z aborcją, to jest tak jak z różnymi bardzo brzemiennymi w skutkach decyzjami, które podejmujemy, których nigdy bym nie potępiła, bo jestem ostatnia, która ma prawo rzucić kamień, ale ostrzegam. Rysa zostaje. To nie jest bezkosztowe. Tak. Ten nowy początek jest budowany w jakiś sposób na fundamentach i na gruzach twojego dawnego życia. Ale zobacz, jak ciekawie się zakończyło w sensie medialnym to moje małżeństwo ostatnie. Nic się nie wydarzyło. Nikt mnie nie potępił. Nikt nie powiedział, o, teraz to ona już jest skończona. No już nie jest tak, znaczy, Zamachowskim, to już nic nie wskóra. Nie? Nic takiego nie nastąpiło. Nie, chociaż pojawiały się takie głosy, chociaż mniejszości takie, a teraz niech wie, jak to smakuje. Tak. Że karma wróciła. Tak, to prawda. Może karma wróciła.
No, tego się już nie dowiemy, prawda? Mm-hmm. To mogło tak być. Tym bardziej, że jest powszechnie wiadomo, że to nie ja ten związek zakończyłam, więc mogło tak być, że przeinwestowałam niepotrzebnie, byłam znowu sobą, tak? Czyli znowu na te barykady, zupełnie niepotrzebnie. Trzeba było może ten związek skończyć wtedy, kiedy on się de facto skończył, tak? Dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Ale podtrzymywałaś to dlatego, że uważałaś, że to się uda, czy też trochę też, że będąc taką osobą właśnie no też medialną i też, że to się publicznie oddawało, że trochę teraz taki wstyd, jak to się rozpadnie, nie? Nie miałaś takiego? Nie, natomiast miałam głęboką świadomość tego, że to jest mój trzeci związek, trzecie małżeństwo. Mm-hmm. I że bardzo, bardzo dużo oboje zainwestowaliśmy, paląc za sobą wiele mostów. I wiesz co, no taka się we mnie lojalność i konsekwencja obudziła Moniczki z Wrocławia, no że jak się powiedziało, a no to no ile razy można zaczynać od początku. I dalej uważam, że gdyby się sprawy potoczyły, były inaczej, to ja bym tego związku nigdy nie zakończyła. Aha. Nie, uważam, że ja byłam gotowa, jaki on był, taki był, ale jakby ciągnąć temat no, z czystego poczucia przyzwoitości. Przepraszam, okropnie to teraz zabrzmiało. Jestem po prostu bogatsza o to doświadczenie. I to chcę powiedzieć tym dziewczynom, które na przykład się zastanawiają, czy warto ciągnąć związek, który jest niedobry z różnych przyczyn. No to czasami nie warto. Nawet jeśli to jest trzecie małżeństwo. Po prostu. Nigdy nie przestawajmy dawać sobie kolejnych szans. Tak, a wiesz, myślę, że tutaj jest czasami kwestia tego, że czasami nie wiemy, czy jest to kryzys, który można jakoś przepracować właśnie wspólnie, albo zawalczyć tym momencie, czy też no, jest o co walczyć. I czasami te dwie rzeczy nam się mylą. Tak. Że może to jest taki czas, prawda? Nigdy nie wiesz do końca, nie? Ale te prace trzeba wykonywać wtedy, jak tylko zaczynają pierwsze pęknięcia się pokazywać, tak? Które się zaczynają pokazywać, bo mamy dzieci, bo mamy poprzednich partnerów, którzy SMS-ują i dzwonią i czegoś chcą od nas, prawda? Więc to wtedy trzeba pracować. Bo jak już na tych zgliszczach i tam próbujemy coś, żeby te kwiatki przebiły się przez ten popiół, ja nie mówię, że to się nie udaje. To się czasami udaje. Wielki podziw dla tych, którzy to podejmują ten wysiłek z różnych przyczyn, prawda? No mnie się nie udało, no po prostu. Mnie się nie udało i to była jakaś taka dosyć spektakularna porażka, ale mniej spektakularna niż mi się wydawało, że będzie. O tak powiedzmy. Już się bałaś może trochę nawet. Tak, i się bałam. I zakończmy ten temat. I ta zakończmy tak elegancko i dobrze. Tak, też myślałam o tym, żebyśmy porozmawiały o tym, czyli głośno, mobbing, telewizja, ale też kwestia ci mobbowani, którzy też w jakiś sposób mobbują, też rozmowa ostatnia z twoim, rozumiem, bratem ciotecznym, tak? Tak, Doroty Wellman i Marcina Prokopa w Dzień Dobry TVN z Piotrem Kraśko, z którym rzeczywiście się wychowywałam, więc byliśmy sobie bardzo bliscy. Już dawno nie jesteśmy sobie bliscy i bardzo żałuję, ale po prostu życie nas wkręciło, tak? I Piotrek ma trójkę dzieci, ja mam swoje problemy i kolejne małżeństwa, więc mamy mało czasu dla siebie i rzadko się widujemy. Nie mogę powiedzieć, że jestem z nim blisko, ale rzeczywiście ten wywiad obejrzeliśmy, wysłuchaliśmy go z moim partnerem. No w pewnym szoku, tak. Takie miałam skojarzenie, że jak oglądamy takie filmy o latach 50., czasach stalinowskich i to składanie samokrytyki. Żal. Czynny żal, tak. I coś takiego, no i potem po czym następuje jakieś takie... I cios. Ale taki, albo ten cios, który jest takim poklepaniem po prostu po ramieniu, który też jest takim, no jakimś... Człowiek, który wykonuje samo upokorzenia, jeszcze jest upokorzony przez kogoś. Jeszcze jest odżegnywany od czci i wiary i opluwany. Okej. Okay. On tam naprawdę poszedł sam, tak? Tak. Widziały gały, co brały. No myślę, że on sam powiedział Dorocie i Marcinowi, bądźcie bezlitośni, bądźcie twardzi, tak? Tylko Dorota zadała takie pytanie, jaką ty będziesz miał wiarygodność, przepytując polityków i będąc w pewnym sensie sumieniem narodu jako dziennikarz, osoba publiczna, dziennikarz newsowy, jak zrobiłeś coś takiego, tak? I Piotr odpowiedział moim zdaniem bardzo sensownie.
Zrobiłem to, posypałem głowę popiołem, odpokutowałem, zapłaciłem najwyższe chyba zasądzone, kiedykolwiek zasądzoną karę za jazdę bez prawa jazdy. Kwestie podatkowe wyjaśniłem wszystko z Urzędem Skarbowym i to zanim TVP była uprzejma donieść państwu na ten temat. Co ja jeszcze mogę zrobić? W jaki sposób ja tracę wiarygodność? No, to się wydarzyło. Tak, jestem tylko człowiekiem. Nie ukrywam niczego, tak? Rzeczywiście ten proceder trwał długo, 5-6 lat. I w tym momencie ponowione, Doroty, pytanie, no ale przecież ty już tej wiarygodności nie masz, już jesteś... Czyli jest to podstawienie, ja się tego nie widziałam i to jest rzeczywiście, rozumiem, to jest to postawienie kropki nad i, czyli wiesz, żebyśmy... Po TVN-owsku. Właśnie po TVN-owsku, czyli rozumiem, że redaktor Kaśko przychodzi, dokonuje takiej samokrytyki, ponieważ chce wrócić... do gry. To jest oczywiste, prawda? Jest dlaczego oczywiste. Przychodzi? Dlatego nie przychodzi, żeby się pożegnać. I... A tu jest takie jakby danie powiedzenia, no nie powinieneś, tak? Straciłeś wiarygodność. Tak, i myślę, że Doroty bezkompromisowość i takie poczucie, że nie wolno nam błądzić, bo jesteśmy osobami zaufania publicznego. Tutaj stanęło na drodze, no, zrozumieniu, wybaczeniu, jakby podaniu ręki człowiekowi, który zbłądził, upadł. Jestem bardzo ciekawa, co państwo na ten temat sądzą. Jeżeli tak. Dorota nas ogląda, też jest zaproszona do programu. Dorota, bardzo zapraszam cię i też bardzo jestem ciekawa twojego zdania i samego tego odczucia w czasie tego programu. Oczywiście nie tylko dlatego cię chciałabym tutaj widzieć, że my dzisiaj się oburzamy, nie wybaczamy. Jest coś takiego, że człowiek, który właśnie coś w swoim życiu osobistym, a nie zawodowym nawet zrobi i on już nie ma prawa do czegoś wrócić. Mamy pewne plany, one biorą w łeb. Mi się wydaje, że jeżeli, bo rozumiem, że rozmawiamy już o mobbingu szerzej niż tylko incydent z Piotrem, z tego bardzo często mobbing wynika. Jak napisałam o tym moim epizodzie w TTV. Małe penisy? Tak, o małych penisach. To było taki etap, kiedy ta telewizja ma malutki kanał z ogromnymi ambicjami. Była po prostu na poziomie zero. W związku z tym oni walczyli o widza w sensie dosłownym. Czyli tam chodziło o to, żeby tak... no, dojechać, tak? I jak zatrudniano nas z Romkiem Czejarkiem, który notabene, jak wiesz, jest człowiekiem radiowej jedynki od zawsze, no, dosyć poważnym dziennikarzem, chyba takim, no, nie do robienia jaj, no, tak mi się wydaje, że to nie mogło wyjść z nami, to myśmy byli przekonani, że robimy taki program publicystyczny, że robimy takie TVN24, tylko może z większym takim zacięciem społecznym, prospołecznym, tak? Że będziemy trochę mówili o ludziach, którzy sobie nie radzą w życiu, że będziemy tak zaglądali trochę bardziej empatycznie w te ludzkie domy, ale prawie tak jak TVN24. Tak, tak, a tymczasem okazało się, że tu się jakby nasze te... oczekiwania rozeszły z szefową kanału, która chciała, no, takiego cielęcia z dwoma głowami, tak? Chciała i później to zrobiła za pomocą Przemka Kosakowskiego, który przecież jak przyszedł do TTV, to nie prowadził jeszcze znakomitego skądinąd programu Down the Road, tylko, no, był takim na posyłki chłopakiem, który tam właśnie te cielęcia śledził z dwoma głowami i łapał, tego czarnego luda w tak. lesie, tak? Więc gdyby powiedziano nam od początku, słuchajcie, mamy zdobyć widza. Monika, ściągaj bluzkę, będziesz chodziła topless, może ktoś obejrzy, nie? Byłoby fair. Natomiast taka krytyka tego, co my robiliśmy w naszej najlepszej kompetencji, w naszym przekonaniu najlepiej, jak potrafiliśmy, taka krytyka ad personam, krytyka, przecież wiesz, że ciebie nie lubią, to jest już mobbing, moim zdaniem. Czyli to jest przekroczenie granicy pomiędzy krytyką merytoryczną, tak? Na przykład Monika, no przepraszam, ale twoja wypowiedź, no, była skandaliczna, poziom języka polskiego, jaki prezentujesz, no nie byłaś przygotowana, prawda? Okej. Ale Monika, nikt cię nie lubi, bo jesteś stara, brzydka, albo masz duży biust, albo mały, albo się rozwiodłaś, albo się nie rozwiodłaś. Co ja mogę w tej sprawie zrobić? Ale jak ja mogę poradzić? No, bo czemu to miało służyć? Bo czasami mobbing służy. Wyraz frustracji, to jest to, co powiedziałam. Wyraz frustracji. Patrzy pani dyrektor na te wyniki i te słupki mi nie rosną. No. A, i to jest powód. Znaczy, i ona idzie i mówi, no to dlatego, że tej Richardson nikt nie lubi. Okay. No.
żurnalisty powiedziałam coś na temat afery z Tomkiem Lisem i jego odejściu z Newsweeka. Oczywiście jest taki tytuł Super Express, który od razu napisał Monika Ryczardson staje w obronie Mobera Lisa. Nie do końca to chciałam powiedzieć. Ja z Tomkiem pracowałam raz, byliśmy razem na scenie, więc nie mogę powiedzieć, że go znam i znam jego metody. I myślę, że być może zrobił coś bardzo brzydkiego w Newsweeku i słusznie został zwolniony. Natomiast na chwilę tylko, jako była redaktor naczelna Zwierciadła, chciałam wejść w jego buty i pokazać ludziom, że bycie szefem jest mega trudnym zadaniem i bardzo często nie wychodzi. Mimo naszych najszczerszych intencji, najlepszych intencji. I tak sobie wyobrażam, że ta moja szefowa w TTV, ona też chciała dobrze. No chyba poszło dobrze, skoro teraz jest w zarządzie, prawda? I w wierchuszce TVN-u. Ale nie umiała tego jeszcze robić, prawda? Były inne czasy. No i po prostu tak traktowała ludzi, jak traktowała. Być może z Tomkiem było tak, że to przejście od dziennikarza, publicysty, który jest sam sobie panem, do szefa, redaktora naczelnego dużego organizmu, coś gdzieś nie zadziałało, nie zatrybiło. Może on po prostu nie ma jakiejś kompetencji, jakiejś umiejętności. I wydawało mu się, że ta krytyka, której dokonywał w Newsweeku, była uprawniona, uzasadniona. Mówię tylko o tym, że jak już wiemy, że jest sytuacja mobbingująca, to należy o niej głośno mówić, należy o niej protestować, należy się jej nie poddawać, a na pewno nie poświęcać swojego życia i nie rzucać wszystkiego, nie mając żadnej alternatywy, bo ja odchodząc z TTV już wiedziałam, że jest szansa, że wrócę do TVP. Ale myślę sobie, że te osoby, które odchodzą i odeszły z TVN-u, bo już nie mogły wytrzymać, troszkę zostały na lodzie. No tak, to też właśnie nie wiem, jak panią z panią Anną Wędzikowską, która tak najbardziej jakby, no ona jakby pękła, tak? Po prostu coś tak, przelało się. Coś się przelało, coś się nie udało. Podobnie pewnie w Newsweeku, prawda? No Tomek został potraktowany jak został, ale no przecież rozumiem, że przez niego ludzie mieli poważne problemy prywatne, osobiste, zawodowe. Ktoś mnie spytał ostatnio, czy w telewizji brytyjskiej, ogólnie rzecz biorąc, tak szeroko rozumianej, dochodzi do takich praktyk. No, ja oczywiście mam dużo bardziej ograniczone doświadczenie z mediów angielskich, ale chodziłam tam na castingi, starałam się w pewnym momencie dostać, również do śniadaniówki dosyć tam wysoko zaszłam w tych przesłuchaniach i ten absolutny, wzajemny szacunek został zachowany w każdym momencie. Być może Anglików naturalny, zdrowy dystans i właśnie nie poddawanie się emocjom w tym przypadku również pomaga. Chociaż jak się patrzy na ich parlament? Wiesz co, to jest teatr. Show, tak? Tak. Oni naprawdę nie robią sobie krzywdy w tym parlamencie. Nawet jeśli krzyczą i machają kartkami i robią bardzo różne dziwne rzeczy. No, Anglicy są mistrzami, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. Oni tam tego uczą w szkole. Nie tylko Anglicy oczywiście, Francuzi również, ale... No ale my jesteśmy bardzo, bardzo zacofani pod tym względem i jest nam bardzo ciężko przemawiać publicznie i dobrze się czuć przy wystąpieniach publicznych i myślę, że tu jeszcze będę miała dużo pracy przez wiele, wiele lat. Ja też się tym zajmuję, też tego uczę i jakby od strony bardziej tam może narracyjnej. Z tymi wystąpieniami publicznymi, z tym mówieniem bywa trudno, ale powiedziałabym, że jeszcze trudniej jest z umiejętnością słuchania i to jest choroba nasza, nie tylko właśnie polska, tylko w ogóle, że jest ile jest podręczników do tego, jak być liderem, jak przemawiać, jak właśnie robić takie rzeczy, ale jak... Jak się zamknąć i posłuchać, ale nie jak, ma ani jednego podręcznika. Tylko dla terapeutów może. Tak, tak. Dla dziennikarzy nie. To prawda. Dla dziennikarzy nie. Ja jeszcze taki na koniec, jeszcze tam, żeby zamknąć ten temat właśnie tego mobbingu, to tutaj jest ciekawie, kiedy do programu przychodzą różne osoby, też z różnych pokoleń. No i też tak, wiemy o książce Karoliny Korwin-Piotrowskiej o takim właśnie tam mobbingu w szkołach teatralnych i tam wiele młodych albo w średnim wieku aktorek się wypowiadało na ten temat. Gdzieś ten temat też, jeśli chodzi o teatry, pojawia się, filmy, cała akcja. No mi tutaj jakby no trochę innego, to już zostawmy te sprawy seksualne, ale właśnie ten mobbing.
I takim przykładem na przykład, takim przykładem była Mariola Bojarska, która szła, która jest mniej więcej w moim wieku, czyli około 60 lat. I ona opowiadała o tym, to zresztą pisała o tym w swojej książce, ona ćwiczyła gimnastykę artystyczną i jednym z trenerów od tej gimnastyki artystycznej był trener, już nie pamiętam, czy Rosjanin, czy Ukrainiec, w każdym razie, że on no, postępował w stosunku do nich tak, że jak one nogę podnosiły do góry, to on stawał z papierosem i trzymał tego papierosa w ten sposób, że no jakby tą nogę opuściła, no to by się nadziała się na tego. Czyli no nie parzył, ale powodowo. Że jak one stawały w szeregu, to jak któryś brzuch wystawał, to walił tam. Ja też byłam w balecie, więc ja wiem, jak to działa. I trochę też właśnie widzę, też Małgorzata Rozenek, która mówiła, że szkoła baletowa jej dużo dała. I to są wszystko kobiety sukcesu, które raczej właśnie nie skarżą się na mobbing, tylko że pewne takie doświadczenia z młodości, które były doświadczeniami takimi albo przetrwasz to, albo rezygnujesz, bo jesteś za słaba, że to coś daje, że daje jakąś dyscyplinę i tak dalej. I oczywiście my dzisiaj będziemy chyba musieli przerobić sobie, co jest tym mobbingiem, który narusza tą właśnie miękką strefę naszą, która może być już tak naruszona, że właśnie może być jakaś depresja, czy wręcz samobójstwo. A gdzie to pomaga to, żeby tą część miękką dać jej pancerz, który sobie sami wytworzymy? Mądry, dobry nauczyciel wie, do kogo mówi i na co sobie może pozwolić, z kim i gdzie ta granica jest. Ja miałam takiego nauczyciela, profesora Gajlewicza, bardzo serdecznie pozdrawiam, nawet nie wiem, czy żyje, powiem szczerze, we Wrocławiu, który uczył mnie angielskiego, który mówił, Monika, ty masz taki wiejski akcent, to jesteś tak beznadziejna w tym angielskim, ty nigdy nie będziesz dobrze mówić. To jest po prostu żenujące, co ty sobą reprezentujesz. Tak do mnie mówił. Dałam radę, prawda, ale no, z całym szacunkiem dla siebie i dla Marioli Bojarskiej Ferenc, jesteśmy czołgami, Monika, jesteśmy czołgami. Jesteśmy po prostu opancerzonymi pojazdami, które jak się trochę je przesunie, no to pojedziemy dalej. Ale brzmią mi bardzo w uszach słowa Dawida Ogrodnika, który mówiąc o tym mobbingu w Akademii Teatralnej, mówił, czy Akademii, czy szkołach teatralnych, mówił pozycji złamanego człowieka. Jeżeli jest taki kwiat, no taki brylant, jak Dawid Ogrodnik, jak aktorzy w ogóle bywają dosyć wrażliwi. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Nawet. To nie są takie czołgi jak ja i Mariola. I często uwaga poczyniona w złym momencie, w złym momencie życia do tego człowieka potrafi zgasić ten płomień, zgasić tę świeczkę. To jest łatwo zrobić, więc jeżeli ktoś taki jak Dawid mówi, byłem mobbowany, zachowywano się wobec mnie nie fair, to znowu ja bym tego raka, ja bym otworzyła ten brzuch, zobaczyła co tam jest, nie? I jednak wypaliła to miotaczem ognia. Przykro mi, jeśli będzie boleć, ale tak po prostu być nie może, bo my tracimy talenty. No, tu mówimy o artystach, to jest no, specjalna półka, prawda? Ja mam dla artystów coś specjalne miejsce w moim sercu i uważam, że to jest trochę inna sytuacja niż w mediach, bo my dziennikarze jesteśmy jednak dużo bardziej gruboskórni. To nie znaczy, że nas mobbing nie dotyka, ale powiedzmy, że my wytrzymamy, nie? A artystę złamać jest bardzo łatwo. Bardzo jestem ciekawa też, jakie państwo macie na ten temat zdanie. Czy jeszcze, bo o tym dużo mówiłaś takich rzeczy, bo ja tak też czasami proszę gościa, żeby tak od siebie powiedział też jakieś przesłanie dla widzów, ale ty już tych przesłań kilka miałaś. Tak, i wiesz, nie chciałabym tu brzmieć jako jakiś motywator taki zatrudniony przez Super Express, więc sobie oszczędzę, ale powiem ci, po wywiadzie z żurnalistą napisała do mnie pani Moniko, to pani ma bardzo dobre mniemanie o sobie i słabe mniemanie o innych ludziach i to trzeba leczyć. I tak sobie myślę, że nie do końca chyba mnie ta pani wyczuła, bo ja rzeczywiście mam dobre mniemanie o sobie. Ale też i o ludziach też. I właśnie o to chodzi. I przy tym kocham innych ludzi. I to się wbrew pozorom ze sobą nie kłóci.
I już nie żyjemy w kraju, w którym, żeby być dobrym człowiekiem, to trzeba siedzieć w kącie przykryty kocem i czekać, aż ktoś nas wywoła. Że moja ekstremalna ekstrawertyczność na granicy ekshibicjonizmu, które też jest faktem powszechnie znanym, niekoniecznie musi mnie kwalifikować jako złego człowieka. Ja mam empatię i mam dużo miłości dla ludzi i dużo pobłażliwości. Mhm. Przynajmniej na tym etapie mojego życia. Może też dlatego, że jestem mamą tyle lat. Tak. I może też dlatego, że przeszłam swoje, prawda? No. Więc fajnie jest kochać ludzi. I to jest bardzo takie dobre, ciepłe miejsce w życiu. Nawet gdyby mi przyszło być całkiem samotna, bo nie wiadomo, jak się moje losy potoczą, to przekonanie, że ludzie wokół są dobrzy, życzliwi i również wobec mnie okej. Mm-hmm. To jest coś takiego, co jest moim kapitałem. I ja polecam tę postawę. No, ona mi bardzo służy. Monika, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo to było interesujące. I tak osobiście powiem, bardzo się cieszę, że widzę cię w takiej formie, jakiej jesteś. Ja również się cieszę, że tu byłam i dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję również Państwu. Mam nadzieję, że się też podobało. Dużo ważnych rzeczy tutaj padło dzisiaj w czasie programu. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.